Podróżuj, rozmawiaj, oszczędzaj. Z EgoSIM nie płacisz za odbierane połączenia za granicą. Więcej na www.egosim.pl. Pani lubi Majorkę? Lubię. Anna Głuchowska, EgoSIM. Witam serdecznie. I tam rozmawia pani przez telefon? Tak, miałam okazję. To był pierwszy wyjazd z kartą EgoSIM właśnie. I to było dla mnie niesamowicie komfortowe, ponieważ dzwoniła do mnie mama, którą serdecznie pozdrawiam. Za każdym razem, gdziekolwiek nie wyjeżdżam, ona do mnie musi zadzwonić, musi się upewnić, czy wszystko jest u mnie w porządku. I dzwoniła do mnie, odbierałam za darmo, nie przychodziły mi żadne rachunki, praktycznie, że nie ponosiłam żadnych kosztów. Mama była spokojna, ponieważ mogła ze mną spokojnie porozmawiać. Także ogólnie polecam kartę EgoSIM do podróży jakichkolwiek. No właśnie, bo to jest tak, że jak się dużo podróżuje, to rzeczywiście te rachunki mogą przyjść duże. Ja pamiętam, że jak wyjechałem pierwszy raz za granicę, to chyba było Oslo. Kupiłem sobie tam kartę na miejscu i korzystałem z tej karty i wtedy było w miarę okej. Natomiast musiałem się zarejestrować, wypełnić szereg dokumentów i dopiero wtedy zarejestrowano mi tę kartę. Mhm. W te wakacje, rok temu, wyjechałem na Eurotrip, bo ja organizuję sobie teraz wycieczki po kilku krajach i to było 8 krajów i jak wróciłem, to byłem przeszczęśliwy, że wróciłem, ale jak przyszedł rachunek, to było 1200 zł. Tak. Bo cały czas odbierałem połączenia, kontaktowałem się ze znajomymi. Mimo że miałem wykupione u swojego operatora pakiety, no to jak przyszedł ten rachunek, to był to duży problem. Tu nie płacimy za odbierane połączenia w ogóle. Nie płacimy. W ponad 130 krajach połączenia odbierane są całkowicie za darmo. Tutaj nie ponosimy żadnych kosztów. Karta EgoSIM, co jest ważne, to jest karta prepaid, czyli na doładowanie, czyli tutaj właśnie tak jak wspomniałeś, nie potrzeba żadnych umów, abonamentów, nie musimy nic podpisywać. Kupujemy kartę, wyjeżdżamy za granicę, wkładamy ją do telefonu, korzystamy. Ktokolwiek do nas nie zadzwoni, my za to nie ponosimy żadnych kosztów w 130 krajach. Natomiast karta ogólnie działa w 194, czyli praktycznie na całym świecie. Korei Północnej niestety nie ma z wiadomych względów, ale tak w 194 krajach oczywiście karta działa. Ze Skype'a możemy zadzwonić na kartę EgoSIM za darmo. Tak, tak. Możemy zadzwonić w zupełności za darmo. Jest taki specjalny format wybierania. Można o tym poczytać na naszej stronie internetowej. To daje też nam komfort utrzymywania na przykład kontaktu z bliskimi, ponieważ bliskich wtedy nie narażamy na żadne koszty. Oni dzwonią po prostu do nas na numer za darmo. Co też jest ważne, karta to jest karta GSM, czyli to nie są żadne VoIP-y, to nie ma tutaj potrzeby łączenia z internetem, to jest normalny GSM. W każdych z tych prawie 200 krajach mamy po prostu podpisane umowy z poszczególnymi sieciami. Oni gwarantują nam najwyższą jakość połączeń, czyli też nie ma takiej sytuacji, że gdzieś wyjedziemy, gdzieś to połączenie się urwie, ponieważ my gwarantujemy tutaj najwyższą jakość połączeń. Okej, numer polski? Nie, numer nie jest polski, numer jest zagraniczny, dokładnie estoński, plus 37, tak. No natomiast tak. Jeszcze taka jednak ważna kwestia, połączenia wewnątrz sieci zaczynają się już od 98 groszy brutto za minutę połączenia, nawet w takich krajach jak Egipt, Turcja, Nowa Zelandia, Tajlandia, czyli jesteśmy w Tajlandii, nie dość, że odbieramy za darmo, to jeszcze dzwonimy do Polski, na przykład na numer EgoSIM, który zostawiamy sobie w domu i kontaktujemy się tam za 98 groszy za minutę, także to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Ja wszystkich moich znajomych przekonuję do EgoSIM, bo sam wyjeżdżałem z tą kartą, zanim zaczęliśmy współpracować, bo gdzieś na jakiejś konferencji kiedyś spotkałem tę usługę i oni mi często mówią, no dobra, no to ja nie płacę za odbierane połączenia, ale rozmówcy płacą. To zabawne, że wszyscy się martwią zawsze o tych, którzy dzwonią, a nie o swoje rachunki. Natomiast tu jest to dobre rozwiązanie z tym Skype'em, że rzeczywiście ze Skype'em. Ze Skype'em, no i też jest ważne to, że to jest numer estoński, czyli Unia Europejska. Jak wiemy, od lipca weszła nowa ustawa, że te połączenia są znacznie tańsze w samej Unii Europejskiej. Dodatkowo polscy operatorzy proponują nam różnego rodzaju pakiety, także to wtedy naprawdę nie wychodzi. Nawet jeżeli jesteśmy w Tajlandii, Nowej Zelandii, tak jak już wspomniałam, Egipcie, to wtedy też nawet osoba, która dzwoni z Polski na numer EgoSIM ponosi opłatę jak do Unii Europejskiej, czyli to jest znacznie, znacznie taniej. Okej, ktoś powie, wyjeżdżam rzadko raz na pół roku, rzeczywiście przydałaby mi się taka karta, ale ona straci ważność. Nie straci ważności. Karta działa bezterminowo, czyli jeżeli raz ją kupimy, ona działa dokąd zawsze. Chcemy, zawsze. O. To ciekawe. Jedyny warunek, jaki trzeba spełnić, to raz na dwa lata cokolwiek z tą kartą zrobić, czy też wykonać połączenie, napisać SMS-a, cokolwiek. Odebrać? Odebrać też, jak najbardziej. I wtedy to się przedłuża o kolejne dwa lata
I tak to nie trzeba jej doładowywać, tak jak na przykład w polskich prepaidach, że tam kupujemy jakąś tam kartę, co jakiś czas trzeba ją ładować. Tutaj nie ma takiej potrzeby, nie ma takiego obowiązku, a cały czas możemy odbierać za darmo. Czyli to jest jednorazowy wydatek, który się zwraca przy pierwszym wyjeździe, tak okay. Na dobrą sprawę. Ile to kosztuje? 99 zł brutto kosztuje jedna karta i w tym mamy już 5 euro na rozmowy. Czyli to jest taki jednorazowy wydatek, tak jak już wspomniałam, ponieważ jeżeli się nastawiamy na to, że ktoś do nas dzwoni, to wówczas sobie po prostu trzymamy ten numer telefonu i w momencie, kiedy do nas ktoś dzwoni, to wówczas odbieramy za darmo. Gdzie możemy kupić EgoSIM? W chwili obecnej możemy kupić na naszej stronie internetowej www.egosim.pl. Zachęcam również do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, ale również u naszych dystrybutorów na naszej stronie internetowej w zakładce, gdzie kupić, też również można się dowiedzieć dokładnie, w których punktach w całej Polsce można kupić kartę. Dziękuję bardzo pani Anna Kuchowska. Powiedziała nam o bardzo ciekawej usłudze, a EgoSIM. Dziękuję, wielkie brawa i jak najwięcej podróży z EgoSIM. Program powstaje przy współpracy EgoSIM. www.egosim.pl